Moje życie się zawaliło. Na szczęście ksiądz mnie uratował. To niesamowite, co zrobił. Zawsze wydawało mi się, że los ma dla mnie zapas jedynie małych, bezpiecznych przygód. Życie toczyło się spokojnie, jak rzeka w letni dzień, aż do chwili, kiedy świat wywrócił się do góry nogami. Przez lata pracowałem jako nauczyciel w lokalnym liceum, zapełniając umysły młodzieży wiedzą o literaturze i życiu. Była to pasja, którą z radością łączyłem z życiem rodzinnym. Żona, dwoje dzieci, dom na przedmieściach, obrazek jak z bajki. Aż przyszedł ten dzień. Na początku było drobne drżenie ziemi. Literacko mówiąc, w moim życiu pojawił się drobny dysonans. Nieśmiała wiadomość od banku, że rata kredytu jest zaległa, co wydawało mi się niemożliwe. Potem kolejne, a wraz z nimi lawina niepomyślnych wydarzeń zainwestowane oszczędności w coś, co miało być pewniakiem, zniknęły w gąszczu giełdowych wykresów. Moje życie zmieniło się w chaos. W miesiąc straciłem wszystko. Dom, komfort, przyszłość. Próba wyjaśnienia sytuacji, dialogu z bankiem i windykatorami okazała się walką z wiatrakami. Żona niesprawiedliwie wtłuczona w wir problemów, postanowiła odejść, zabierając dzieci. Poczucie bezradności i samotności stało się moim codziennym chlebem. Szukałem pocieszenia w książkach, lecz tam, gdzie dawniej znajdowałem ukojenie, teraz każde słowo wydawało się szyderstwem. Historie o odrodzeniu i zwycięstwach bohaterów były drwiną z mojego upadku. W końcu pewnego szarego popołudnia zatrzymałem się przed kamiennymi schodami kościoła. Nigdy nie byłem człowiekiem głęboko religijnym. Ale tamtego dnia coś pociągnęło mnie do środka. Może szukałem schronienia przed zimnym wiatrem, a może odpowiedzi, której tak naprawdę nie oczekiwałem. W środku panowała chłodna cisza, która była kontrastem dla wrzącego wewnątrz mnie niepokoju. Usiadłem na ławce przy tylnej ścianie, pozwoliłem, aby cisza wypełniła pustkę, która rozrastała się we mnie z każdym dniem. Potrzebuje pan pomocy? Głos rozległ się nieoczekiwanie. Łagodny, lecz niosący ukojenie. Był to ksiądz Jan, proboszcz tej parafii. Jego spojrzenie nie było wścibskie ani pełne litości. Było jak otwarta księga, gotowa przyjąć kolejny rozdział. Opowiedziałem mu swoją historię, bez owijania w bawełnę, z całą boleśnie nagą prawdą. Ksiądz Jan wysłuchał, a potem zaproponował coś, co wydało się równie niespodziewane, co absurdalne. Pracujemy nad otwarciem schroniska dla potrzebujących. Może pan pomóc? Jest tam miejsce dla kogoś, kto potrafi uczyć i inspirować innych. Może to nie jest rozwiązanie wszystkich pana problemów, ale to krok w nowym kierunku. Nie było to rozwiązanie to był skok na głęboką wodę. Ale wtedy zrozumiałem, że ksiądz nie oferuje mi tylko schronienia czy pracy. Dawał mi coś więcej szansę na odzyskanie godności. Celu potrzeby bycia użytecznym. Dawał mi nową narrację mojej historii, gdzie ja nie byłem ofiarą, ale bohaterem własnego życia, który ma jeszcze wiele do zaoferowania. Dziś, gdy pomagam innym, moje problemy nie zniknęły magicznie, ale uczę się żyć z nimi, uczę się od nowa, co to znaczy mieć nadzieję. To niesamowite jak ksiądz Jan z krótkim dialogiem zmienił moje zawalenie się świata w fundament pod nowe jutro. Za nami historia, numer jeden, czas na kolejną historię. Gdy męża zabrakło, listonosz zaczął przychodzić częściej niż tylko z emeryturą. Marlena zawsze czekała na listonosza z mieszanymi uczuciami. Kiedyś były to rachunki i niechciane reklamy, czasem list od dalekiej rodziny. Ale od kiedy odeszła na emeryturę i odkąd Mirek i jej mąż odszedł na zawsze wizyty listonosza były regularnym przypomnieniem o samotności jednak pewnego dnia krótko po pogrzebie Mirka zdarzyło się coś niezwykłego listonosz pan Jacek młodszy od Marleny o dobre dwie dekady zaczął przynosić nie tylko skromne awize emerytury ale także coś więcej w jego ręce pojawiły się koperty grubsze niż zwykle kolorowe kartki czasem nawet małe paczuszki Marlena była zaintrygowana Pierwszą z nich, kopertę ozdobioną niezgrabnymi rysunkami, przyniósł Jacek kilka dni po pogrzebie. Od dzieci ze szkolnego koła plastycznego, wyjaśnił. Chciały pani coś podarować na otarcie łez. W środku znalazła karty z ręcznie malowanymi kwiatami i słoneczkami. Uśmiech, którego Marlena nie odczuwała od tygodni, nieśmiało pojawił się na jej twarzy. Następnym razem był to list od koła literackiego. W którym Mirek niegdyś działał. Zawierał wspomnienia i anegdoty o nim, ciepłe słowa, które sprawiły, że łzy w oczach Marleny błyszczały, ale tym razem nie były to łzy smutku. Z każdym dniem Jacek przynosił coś nowego. Paczki z lokalnego koła gospodyń, zdjęcia ze spotkań, na których Mirek był, listy od dawnych znajomych, które wywoływały słodką nostalgię. Listonosz stawał się regularnym gościem który nie tylko przekazywał przesyłki, ale i zaglądał do środka, pytając o zdrowie, zostając na chwilę dłużej, słuchając. Wkrótce Marlena zaczęła oczekiwać jego wizyt z nieukrywaną radością. To co z początku było obowiązkową rutyną dla Jacka, zmieniło się w przyjemność. Często siedali na drewnianych schodach przy wejściu, rozmawiając o wszystkim, od pogody po życiowe mądrości, których doświadczyli. Wiedział, kiedy Marlena potrzebowała rozmowy. A kiedy wystarczyło tylko towarzystwo ciszy. Listy i paczki stały się pomostem, który łączył Marlenę nie tylko z przeszłością, ale i z teraźniejszością. Zrozumiała, że każda z tych przesyłek, każde spotkanie z Jackiem, to nie tylko wspomnienie Mirka, ale też dowód na to, że nadal jest częścią wspólnoty, że nadal ma ludzi wokół siebie. Z czasem listonosz przestał być tylko posłańcem, stał się przyjacielem. Symbolicznym listonoszem, który dostarczał nie tylko przesyłki, ale i pociechę sercu dowy. A gdy przychodziły dni, kiedy żaden list nie przecinał powietrza na jej adres, Jacek i tak pojawiał się niekiedy z kwiatem od siebie, by przypomnieć Marlenie, że życie, choć czasem boli, nadal może być piękne. Marlena nigdy nie zapomniała Mirka, ale z pomocą Jacka, listonosza, który zaczął przychodzić częściej niż tylko z emeryturą, nauczyła się, że po stracie. Też można znaleźć coś, co przypomina szczęście. Za nami historia numer dwa, czas na historię numer trzy. Po śmierci męża, dziewczyna mojego wnuczka przedstawiła mi swoją babcię. Moje życie nigdy już nie było takie samo. Zapach starych książek i lawendy mieszał się w salonie Eugenii, gdzie czas zdawał się płynąć własnym, niezmierzonym tempem. Wśród zdjęć na kredensie dominował czarno-biały portret Jana męża Eugenii, który odszedł zimą. Teraz, w cieple wiosennego słońca, Eugenia czekała na wnuka Piotra i jego dziewczynę, Anię, którzy mieli ją odwiedzić. Gdy młodzi przekroczyli próg domu, Eugenia ujrzała z nimi starszą panią, która trzymała się ramienia Ani jak latarnia morska, stabilna i pewna. To była Helena, babcia dziewczyny. Eugenia i Helena spojrzały na siebie, a ich serca zatańczyły zapomniany taniec. To było spojrzenie długo niewidziane, ale nigdy niezapomniane. Przywitały się z dystansem, jakby dopiero co się poznały, ale ich oczy mówiły inną zupełnie historię. Jak miło panią poznać, powiedziała Eugenia z uśmiechem, który skrywał burzę emocji. Ja też się cieszę. Ania tak wiele mi opowiadała, odpowiedziała Helena, która również starała się ukryć drżenie w swoim głosie. Ania i Piotrek zasiedli na kanapie, rozmawiając o szkole i planach na przyszłość, podczas gdy starsze pani usiadły przy stoliku z herbatą utkanej z tajemniczości i niedopowiedzeń. Helena zaczęła nieśmiało. Czy nadal malujesz, Eugenia? Pamiętam te twoje cudowne pejzaże. Eugenia poczuła, jak serce zabiło jej mocniej. Och, od lat nie miałam pędzla w ręku, ale powiedz mi, Helena, czy nadal grasz na pianinie? Helena uśmiechnęła się smutno. Pianino sprzedałam, gdy mąż zachorował. Były inne priorytety. Hania wstała, zaproponowała. Może babci opowiedzą nam o dawnych czasach, zawsze uwielbiałam rodzinne historie. Piotrek przytaknął zaintrygowany. Eugenia i Helena wymieniły spojrzenia, zdając sobie sprawę, że ich historia musi pozostać tajemnicą. Oj, dawne czasy, to była inna epoka dzieciaki. Muzyka, taniec, młodość. Eugenia rozpoczęła, starając się nie ulec falą wspomnień. Helena podążyła za nią. Tak, mieliśmy nasze przygody, ale to, co najważniejsze, to zachować miłość w sercu. Nieprawdaż Eugenia? Eugenia skinęła głową, a jej oczy spotkały się z Heleną. W tym momencie wydawało się, że młodzi zniknęli, a one znowu były dwiema dziewczynami dzielącymi sekret. Kiedy Ania i Piotryk wyszli na spacer, Eugenia zebrała się na odwagę. Helena, od kiedy Jano odszedł, myślałam, że już nic mnie nie zaskoczy. Ale życie lubi pisać nieoczekiwane scenariusze. Helena odetchnęła głęboko. Eugenia, ja też żyłam z przekonaniem, że pewne rozdziały są zamknięte na zawsze. A jednak oto jesteśmy. Czy ty też czujesz, że to, co było między nami, nigdy naprawdę nie zniknęło? Zapytała Helena, chwytając dłonie Eugenii. Domyślałam się, że to przyjdzie. I czuję tak samo. Helena, czasem i życie daje nam drugą szansę. W tle było słychać śmiechanie i Piotra wracających z ogrodu. Helena i Eugenia wymieniły ciepły uśmiech, zrozumiały, że ich historię trzeba było chronić, nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłości, którą tworzyły ich wnuki. Od tego dnia dawne uczucia stały się tajemniczym akordem, który brzmiał w każdym słowie, w każdym spojrzeniu między dwiema babciami. A ogród, który kiedyś był świadkiem ich młodzieńczego romansu, Stał się świadkiem cichej radości dwóch serc, które odnalazły drogę z powrotem do siebie. Drodzy widzowie, to już koniec tych trzech historii na dziś. Jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie subskrypcję dla tego kanału, żeby więcej takich filmów trafiało na wasz YouTube. Z mojej strony to już tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.